Zajc jest OZZ-em i jest firmą, której przez 100 lat swojego istnienia, a właściwie w tej chwili już więcej, 101 lat, udało się utrzymać bardzo wyśrubowane standardy organizacyjne, finansowe i etyczne, co w naszej części Europy jest absolutnym ewenementem. A jeżeli chodzi na takim planie osobistym, to ja się czuję, i mówię to bez żadnej kokieterii, dłużnikiem ZAIKS-u. To znaczy więcej od ZAIKS-u otrzymałem, niż ZAIKS-owi dałem. No ale ponieważ są tacy członkowie, którzy z kolei więcej dają niż otrzymują, to się jakoś tam firmie wyrównuje. Młodym twórcom z wszystkich sztuk bardziej i mniej wyzwolonych życzę oczywiście powodzenia. Ale żeby to powodzenie można było przekuć na sukces finansowy, a nie ukrywajmy, to jest też bardzo ważne, dobrze jest należeć do jakiegoś OZZ-u. Ja bym sugerował ZAIKS, nie tylko, że to jest firma, która ma już stuletnią tradycję, ale dlatego, że to jest największy OZZ w Polsce i jeden z największych w Europie. I ja po sobie wiem, że do ZAIKS-u po prostu warto należeć. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz dosyć ważna. ZAIKS to jest dobre towarzystwo.